Proszę, panno Lupito. Dziękuję. Panno Roberto. Czemu ta bzdura o dziadku Iniakiego tak cię bawi? Nie rozumiem cię. To kolejny dowód na to, że Iñaki jest zwykłym chłopakiem, a nie plastikową lalą. Mówicie o Iñaki Murkoli? Jedynym, który istnieje dla mnie w tej szkole. A co? Naprawdę nie wiesz, kim jest rodzina Murkola? O co chodzi z Iñakim? Jeśli uważasz go za zwykłego chłopca, to grubo się mylisz. Pochodzi z jednej z najważniejszych rodzin w kraju. Co? To klan słynnych prawników. Wszyscy są lub byli sędziami. Więc jego dziadek naprawdę jest sędzią Sądu Najwyższego? Nie. Widzisz? Przeszedł na emeryturę. Jesteś pewna? Oczywiście. Moja mama zna go od dawna. Są z naszego kręgu. Jeśli chcesz osiągnąć poziom Iñakiego, przeczytaj podręcznik Carreño. Carranza? Carreño. Spadaj stąd. Krótko mówiąc, musisz szybko nabrać ogłady, pa, idź już. Iñaki nie mówił, że jest z wyższych sfer? Nie. Nie odbierz tego źle, ale jesteś... Przecież mnie nie okłamał. Jeśli naprawdę z nim chodzisz i on ci się podoba, musisz posłuchać Raquel. To ważne. Co? Nie okłamał mnie. Nie rozmawiamy o naszych koligacjach rodzinnych. Mam to gdzieś. Co chcesz mi powiedzieć? Zwykle ludzie z tej sfery chcą, żeby ich dzieci zadawały się z podobnymi sobie. Teraz rozumiesz? Nie, oświeć mnie. Nie chcieliby, żeby ich dziecko zadawało się z kimś, kto poświęca się czemuś innemu. Na przykład z artystką. A co to ma za znaczenie? Bardzo kochamy i szanujemy twoją mamę. To wspaniała kobieta. Ale oni jej tak nie postrzegają. Jeśli nie urodziłaś się w jedwabnej pościeli, jesteś inna. Jakbym słuchała swojej babci. Nie obchodzi mnie, czy jego rodzina mnie zaakceptuje, czy nie. A ja zgadzam się z Lupitą. Jeśli naprawdę interesujesz się Iñakim, powinnaś więcej o nim wiedzieć.